Wokulskiemu przypomniały się lata dziecinne. Jakże mu wtedy wygłodzonemu smakowała bułka i serdelek. Jak wyobrażał sobie, siadłszy na konia w karuzeli, że jest wielkim wojownikiem. Jak szalonego doznawał upojenia, wylatując do góry na huśtawce. Co to była za rozkosz pomyśleć, że dziś nic nie robi i jutro nic nie będzie robił za cały rok. Zapraszam 5 września na Narodowe Czytanie Lalki Bolesława Prusa.